Witam w kolejnej części. Czyli tak, przeszliśmy sobie deployment, przeszliśmy sobie serwisy. Wiemy już, jak wystawić za pomocą serwisu aplikację. No ale teraz trzeba by było jeszcze bardziej elegancki sposób na wystawienie tej aplikacji. Czyli chcemy, żeby nasza aplikacja była dostępna pod jakimś specyficznym hostem, na przykład na zewnątrz. No i teraz pytanko, jak to zrobić? No, będzie to troszkę już bardziej skomplikowane, ale mamy coś takiego jak ingres. Ja tutaj mam jakieś tam stworka sobie stworzyłem przed chwilą. Nie wiem, czy działa. Z pamięci pisałem. Zaraz sprawdzimy. I teraz tak. Ingress class name. Nginx. Może być inny, ale używamy Nginxa defaultowo. HTTP path. I robimy sobie roota, bo tutaj już możemy zrobić sobie, połamać na ścieżki, na przykład jak mamy jakąś aplikację i mamy na przykład API dostępne pod innym portem albo pod innym portem, tylko pod inną ścieżką, na przykład będzie ścieżka autoryzacja albo login. I tu sobie możemy wtedy pod innym portem wystawić i tak dalej. To jest taka podstawowa implementacja. I teraz tak, ingres wie, do którego serwisu ma się połączyć, bo mu mówimy o tym. I mówimy też po jakim porcie. Czyli to jest nasz backend. No i dobra, no i zobaczymy, co się z tym stanie. Tylko to jest minikube, czy minikube. Zobaczymy. Mieliśmy apply'a. Apply. I teraz będzie nie serwis, będzie ingres. No, ingres się stworzył. Zobaczymy. Go web. Hosts na wszystkich hostach. No dobra, no bo nie podaliśmy, tak, takiego golasa zrobiliśmy. Ale co mnie ciekawi, kubectl, bo adresu nie ma, kubectl minus n. I to będzie ingress, jeśli nginx, get all. Nie ma. Czyli ingress nam się stworzył, ale nie mamy operatora do niego. No to w minikubie musimy sobie stworzyć coś takiego zapewne. Minikube add-ons i enable ingress. To sobie wyszukałem, żeby jak to stworzyć. W razie jakby nie było, no ale nie ma. Standardowo nie ma, to też będziecie musieli sobie zrobić w ten sam sposób. A tu nam się te addony konfigurują. No to poczekamy. O, czyż by nam się stworzył?
Czyżby nam się stworzył? No zobaczmy. Ingres. Jest, cluster IP. External IP. Nie mamy. Ale mamy node port tutaj. To możemy z node porta korzystać. Z node porta możemy korzystać. No tak, bo no to niestety to jest takie cudo, że tak jest niestety. No, tutaj jest taki minus minikuberze. Słabo to wygląda. Ale dobra, mniejsza z tym. No to robimy. I dodamy sobie jeszcze teraz, żeby to tak fajnie, ładnie wyglądało. Czy tutaj mamy trochę za dużo tych. Dodamy sobie hosta, który będzie się nazywał szkolenia.local. Za dużo tych przerw. Dobra. Szkolenia.local. Path type mamy. Backend mamy, path mamy. HTTP. A kurczę, źle to. Dobrze, że się człowiek dwa razy zastanowi, zanim coś zrobi. Bo HTTP jest na tym samym co host. No dobra. Sobie teraz tak. I mamy hosta. Pięknie, nie? Ingres. Okej. Teraz weźmiemy sobie wszystkie, tylko o tu. Ingres. No i mamy adres. Widzicie? Dodał nam się adres. No bo tutaj mamy tego node porta zrobionego. No i tutaj automatycznie przypisuje nam się adres. No jest to adres naszego noda, na którym jest uruchomiony ingres, kontroler. No i dobra. I host mamy szkolenia local. Pięknie, nie? To co musimy sobie zrobić? Musimy zrobić sobie echo szkolenia local. To razem i przykryjemy sobie etc hosts etc hosts. Oczywiście, że się nie uda. Tak się uda. Dobra. Mamy, dobra. I zrobimy calls. Jeszcze tak, popatrzcie sobie tutaj port, który mamy. Nginxa naszego, port 80, tak? Widzicie? To działało.
i powiedziało nam dokładnie to. A jakbyśmy sobie zrobili na przykład jeszcze jeden, szkolenia lokal 3, na przykład szkolenia, nie szkolenia, tylko test lokal. I teraz spróbowalibyśmy zrobić sobie test lokal. Widzicie? Not found. I to jest już odpowiedź z naszego ingresu, który mówi, że nie ma takiego hosta. Czyli po hoście, nasz ingres, po hoście, po nazwie hosta, przekierowuje nas do konkretnego serwisu, a serwis do konkretnego poda. No tak to jest złożone razem. Czyli jeszcze raz sobie zobaczymy ingres. W ingresie dodaliśmy host i po tym hoście, jak no ten nagłówek, no nie dużo by wyjaśnić. Chodzi o to, że jak wykonujemy curla, no to tam w nagłówku przenosi się origin i po tym originie nasz engine X sobie wybiera, który host, który HTTP ma być uruchomiony. No, który host tutaj, tak? Do którego mamy się dostać. Po szkoleniach dostajemy się do naszego web serwisu, do serwisów, a serwis nas kieruje do konkretnego poda. Możemy sobie to zrobić jako tutaj robiliśmy geta. Możemy sobie describe'a zrobić. I zobaczcie. Adres jest podany, jest ten, jest pokazane szkolenia. Do web serwisu nas kieruje. Serwis ma takie IP. A serwis nas kieruje do poda. I to jest już produkcyjne rozwiązanie, czyli ingres. Ingres jest rozwiązaniem stosowanym na produkcji. Jest to najprostsze rozwiązanie, żeby wystawić serwis z wewnątrz Kubernetesa na zewnątrz po konkretnym IP. Co jeszcze można sobie zrobić w ingresie? No, tam jest masa opcji. Możemy sobie Basic Authentication zrobić, tak jak w normalnym innym Nginxie. No, bo to jest taki Nginx, takie proxy Nginxowe. Możemy sobie zrobić certyfikaty, podpiąć TLS-owe. To już w zaawansowanym szkoleniu Kubernetesa o tym będę opowiadał. Jeżeli ktoś będzie chętny, oczywiście, to zapraszam. Jeżeli nie, no to musicie sobie doczytać. Ale da się tutaj dokonfigurować certyfikaty. Tam jest tylko dyrektywa TLS potrzebna. No i tak to wygląda. Przy tym ingresie jest wystarczająco, żeby się dostać do hosta. Czyli już wiecie. Deployment, znacie serwis i znacie ingres. No to już jest bardzo dużo. Jesteście w stanie wystawić aplikację. Zachęcam do ćwiczeń. Jakby były jakieś problemy, proszę pisać. Dzisiaj z tym filmem dodaję również w komentarzach pod filmem ścieżkę do tych manifestów, które stworzyliśmy, do wersji podstawowych. No, jak chcecie sobie zrobić, przećwiczyć, no to musicie zmodyfikować sobie te pliki. Także to by było na tyle na dzisiaj. Dzięki i do usłyszenia, do następnego. Cześć.